Na stronach internetowych Pulsu Biznesu ukazał się film oraz stenogram rozmowy Władysława Serafina z Władysławem Łukasikiem. O nowej aferze taśmowej dla VOD Gazeta Polska mówią poseł PiS Mariusz Błaszczak, publicysta Wiktor Świetlik oraz były wiceszef CBA Maciej Wąsik. Panie przewodniczący, czy tak zwane taśmy Serafina to jest wierzchołek góry lodowej? Niewątpliwie to dowód patologii wśród tych, którzy dziś rządzą Polską. To trzeba wszystko gruntownie wyjaśnić. Wygląda na to, że mieliśmy do czynienia z prywatą, z wyprowadzaniem pieniędzy publicznych, z kumoterstwem. To jest patologia, którą należy gorącym żelazem wypalać. Jak pan ocenia aferę taśmową? To znaczy zauważyłem takie charakterystyczne zjawisko, że w Polsce takie rzeczy wypływają na ogół wtedy, kiedy ktoś się z kimś pokłóci. Bo generalnie rzecz biorąc, no przecież my wszyscy wiemy, że tak funkcjonuje rzeczywistość publiczna. Parę miesięcy temu Puls Biznesu publikował artykuły o tym, ilu ludzi związanych z Platformą Obywatelską czy z Platformą Obywatelskiej jest w spółkach Skarbu Państwa. Generalnie rzecz biorąc, tak wygląda rzeczywistość polityczna w Polsce i PSL zawsze miał problemy z nepotyzmem. W każdym kolejnym rządzie, w którym był, i właściwie było wiadomo, że no, te rozmaite agencje są obsadzane przez krewnych i znajomych Królika. Natomiast generalnie rzecz biorąc, no, w tym przypadku to wyższe czy w taki kompromitujący sposób, ponieważ ktoś związany z PSL-em się w pewnym momencie obraził na ten PSL, tak? I powiedział o tym w rozmowie, która została nagrana. No, przypominam, że trochę podobne są korzenie afery Rewina, prawda? Gdzie również no, gdzieś tam jakiegoś dealu nie dało się dopiąć i doszło do nagrania i do przecieku tego wszystkiego. Natomiast no, jeżeli chodzi o to, że jest taka rozmowa, no to po pierwsze samo to nagranie nie jest oczywiście dowodem sądowym. Powinniśmy o tym pamiętać. To jest tylko poszlaka. Ten no, człowiek, który opowiada o tym, może być zdenerwowany, może mitologizować i tak dalej. Natomiast generalnie rzecz biorąc, ono faktycznie trafia w to, co się mówi również o tym świecie PSL-owskim, a poza tym o nepotyzmie czy kolesiostwie, które jest w polskiej polityce i w obsadzie stanowisk państwowych powszechne. No więc generalnie rzecz biorąc, problem jest na pewno. Ja uważam, że Donald Tusk powinien zawiesić Marka Sawickiego aż do czasu wyjaśnienia tej sprawy. Powtarzam, zawiesić nie z tym jest nie zdymisjonować, ale minister no, w sytuacji, kiedy pojawia się tak poważny zarzut wobec niego i jest na tyle zła atmosfera, no i jest jednak pewne domniemanie popełniania przestępstwa, no powinien zostać zawieszony. Minister Marek Sawicki podał się do dymisji, premier Donald Tusk tę dymisję przyjął. Jak pan ocenia tę sytuację? No chyba dobrze, że nie ma już na stołku ministerialnym pana Sawickiego. Niemniej jednak jest to decyzja spóźniona o co najmniej kilka lat, kiedy bodajże w 2009 roku Mariusz Kamiński jako szef CBA informował premiera Donalda Tuska o podobnych sytuacjach, które mają miejsce w agencjach rządowych podległych ministrowi rolnictwa i w spółkach. Pan premier przyjął tę informację, nie podjął żadnych kroków, w związku z tym jest w pełni odpowiedzialny politycznie za to, co się dzieje w tym resorcie. Czy to nie jest dziwne, że po raporcie NIK-u, który ukazał się w zeszłym roku i ten raport dotyczył właśnie spółki Elewarr, nic się nie działo? To wynika z tego, że media nie są skłonne zajmować się takimi sprawami, dlatego że głównego nurtu media zajmują się przede wszystkim wspieraniem rządzących, a dopiero taki skandal, który został wywołany opublikowaniem stenogramów z rozmowy, musiał wywołać reakcję. Szkoda, że ta kontrola demokratyczna ze strony mediów jest taka okrojona. Tylko media wolne, a więc Gazeta Polska, są w stanie mówić o tym, ale te artykuły, te teksty, te wypowiedzi są przemilczane przez rządzących i przez media głównego nurtu. Tu w tej sferze trzeba dogłębnej zmiany, tak żeby media rzeczywiście kontrolowały władzę. A te taśmy były sporządzone w styczniu. Dlaczego teraz akurat się ukazały? A to jest zasadnicze pytanie, dlaczego teraz? Przypomina się afera Rywina. Wówczas też przez miesiące taśmy z rozmowy między Rywinem a Michnikiem nie były publikowane. No niewątpliwie jest to też element rozgrywki wewnątrz koalicji rządzącej, wewnątrz koalicji PO-PSL. A czy spóźnione jest także działanie CBA w tej sprawie?
Znaczy CBA za czasów Mariusza Kamińskiego zajmowała się tą problematyką, czego właśnie wynikiem jest tenże raport. Między innymi zarzuty dla jednego z bohaterów tej afery. Natomiast po odejściu Mariusza Kamińskiego CBA nie zrobiło nic. Widać w działaniach CBA taki strach przed zajęciem się poważnymi politykami koalicji rządzącej, którzy właśnie układają sobie swoje resorty w taki sposób jak minister Sawicki. W CBA w mojej ocenie panuje marazm i taki strach przed podjęciem jakichkolwiek czynności, które mogłyby być niepopularne politycznie wśród koalicji rządzącej, które mogłyby być trudne dla Donalda Tuska. I mamy teraz tego efekt. Uważam, że Paweł Wójtunik jako nowy szef CBA jest współodpowiedzialny za tą sytuację. Jak pan ocenia słowa Marka Sawickiego, że on w tej sprawie nie czuje się spokojny? No wie pani, no, chyba każdy mężczyzna w tej sytuacji, bez względu jakie byłyby fakty, no cóż ma powiedzieć, że jest przerażony. No, ja nie wiem, nie potrafię się odnieść do materii, prawda? Nie wiem na ile, to co usłyszał pan Serafin jest prawdą, a na ile jest, no, też jakimś tam potokiem jadu ze strony kogoś, kto nie lubił Marka Sawickiego. No, także nie jestem w stanie tego ocenić. Natomiast na pewno w tej sytuacji, aż do wyjaśnienia sprawy, Marek Sawicki powinien zostać zawieszony. No, przypominam, że w innych przypadkach premier Tusk nie miał specjalnych oporów, żeby nie tylko zawieszać, ale i zwalniać osoby, wobec których, jak okazywało się, zarzuty były nader niewiarygodne.